Dzień dobry, kochani, Paulina Koziejowska, Zagadkowa Wyspa. Witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco i zapraszam do wspólnej zabawy. Moi drodzy, pierwsza zagadka już się na ekranie pojawiła. Zagadka bardzo prosta, zagadka, w której trzeba wygrać 50 zł. Trzeba te pieniądze wygrać i trzeba, moi drodzy, co zrobić? Trzeba znaleźć obrazek, który różni się od pozostałych. Jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która ma pomysł, no to szybciutko zapraszam. Zapraszam osoby, które mają taki bardzo dobry wzrok, które są sprytne, spostrzegawcze. Ja bym nawet powiedziała, że takie osoby, które mają sokoli wzrok. Ja tym sokołem, powiem wam szczerze, że nie jestem, bo nawet tak przyglądam, to jest krowa jakaś, tak? Krowa czy niedźwiedź? Krowa. Krowa. No, moi drodzy, powiem wam szczerze, że tak biorąc pod uwagę, że niedługo Wielkanoc, no to taka dziwna zagadka. No, ale dobra, moi drodzy. Kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajcie, reżyser mi teraz podpowiada, że to jest zagadka prosta, także żebym nie straszyła widzów. Kochani, ja wam tylko powiem, co musicie zrobić. Trzeba wskazać mi współrzędne obrazka, które różni się od pozostałych, czyli podać mi literkę i cyfrę. Od A do E, od 1 do 5. Mam nadzieję, że ktoś tutaj jest taki przed telewizorem, kto ma pomysł, jak tę zagadkę rozwiązać. 5 dyszek mam dla takiej osoby. Kochani, jeżeli macie rozwiązanie, wybierzcie numer, który widzicie na dole ekranu, a ja teraz czym prędzej przypomnę zasady naszego programu. Aby wziąć udział w naszym programie, trzeba mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać, dzwoniąc pod ten wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, trzeba najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasz numer. Jeżeli twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, system do ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie na stronie www.łowcynagród.com. Kochani, czy jest przed telewizorem już jedna osoba, która ma pomysł, jak tę zagadkę rozwiązać, która znalazła obrazek, który różni się od pozostałych? Zagadka bardzo prosta, dopiero zaczynamy program, także teraz tylko musicie mi podać literkę i cyfrę od A do E, od 1 do 5. Nie musicie mi powiedzieć, czym się różni. Nie mówicie, czym się różni ten obrazek, podajecie mi tylko numer tego obrazka. Po prostu współrzędne. Literę i cyfrę. Na przykład A1. I nie mówicie mi, czym się ta krowa różni od pozostałych. Ja wiem, że 24 krówki są identyczne. Jedna krówka się różni od pozostałych. No, kochani, która? Szybciutko. 704-304-304. Działamy i spieszymy się, bo chcemy przejść do kolejnych zagadek. Mamy początek miesiąca, więc naprawdę tych pieniędzy chcemy sporo oddać. Nie wiem, jak było wczoraj. Wczoraj widziała się z wami Ania, no ale chyba ktoś tam przed telewizorem był. Moi drodzy, kolejna osoba jest niepotrzebna. Uwaga! No, kto dzisiaj ogląda program? Kto jest dzisiaj przed telewizorem? Kto jest dzisiaj chętny, żeby zarobić sobie 5 dyszek? Jedna sprytna osoba. Czekamy. Uwaga, no 704-304-304, wystarczy jedna osoba, która ma pomysł od A do E, od 1 do 5. Czekam. Moi drodzy, to jest naprawdę prosta zagadka, tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Trzeba po prostu wziąć każdy obrazek i obejrzeć dokładnie. No i ktoś to zrobił. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jaka jest odpowiedź? C2. C2, sprawdźmy. Tak, zgadza się. To jest dobra odpowiedź. Ja pierwszy raz tę zagadkę widzę, więc dlatego nie byłam pewna, ale tutaj widocznie coś z jakąś łatką się działo. Tak, po drugiej stronie była łatka. No więc, moi drodzy, widzę, że jednak ktoś tam przed telewizorem jest i że ktoś chce za chwilkę zarobić sobie kolejne pieniądze. O, i znowu jakaś premierowa zagadka. Fajnie, że gramy jakieś nowe zagadki, których ja nie znam, więc mogę razem z wami je rozwiązywać, tylko że ja mam troszeczkę utrudnione zadanie. Nie mogę podejść blisko do ekranu telewizora. Ja muszę stać tutaj w jednym miejscu praktycznie, troszeczkę mogę się tutaj poruszać, ale nie mogę podejść bliżutko do telewizora, a najlepiej taką zagadkę się rozwiązuje, jeżeli się podejdzie blisko do ekranu telewizora i postara się wypatrzyć ten obrazek, który różni się od pozostałych, od A do E, od 1 do 5, moi drodzy. Jedna osoba jest mi potrzebna, która wypatrzy jeden obrazek, który od pozostałych się różni. Jeden, tak, jeden, na całe szczęście jeden obrazek. Moi drodzy, 24 obrazki takie same, jeden jakimś detalikiem różni się od pozostałych. Zwykle przy tego typu zagadkach to są szczególiki, to są detale, także tutaj nie ma nic takiego widocznego na pierwszy rzut oka,
Także są osoby, które nie są w stanie rozwiązywać tego typu zagadek, bo nie mają jakiegoś sokolego wzroku, nie są na tyle sprytne, spostrzegawcze, ale jeżeli jest chociaż jedna taka osoba, to myślę, że za momencik ją powinnam tutaj w studio usłyszeć. 5 dyszek dla takiej osoby mam i uwaga, komu się to uda, kto sobie z tą zagadką poradzi, albo już poradził może, no bo to jest w sumie zagadka taka, że chwila, moment, powinieneś ją rozwiązać. 704, 304, 304, jedna sprytna osoba. No, kochani, szybciutko. Czekam. Od A do E, od 1 do 5. No, szybciutko, kochani. 704, 304, 304. No nie wierzę, nie ma ani jednej osoby? Może za szybko chcę rozwiązać tę zagadkę, może chwilkę trzeba zaczekać. Reżyser mówi, że jest to już trudniejsza zagadka niż poprzednia. Tak jest w naszym programie, moi drodzy, że każda kolejna zagadka jest trudniejsza, dlatego ja Was bardzo zachęcam zawsze, żebyście brali udział w programie, zwłaszcza na początku, przy pierwszych minutach, bo wtedy te zagadki są najłatwiejsze i najszybciej można te pieniądze wygrać. My gramy tutaj zagadki różnego typu. Różny poziom trudności jest. Mogą być zagadki bardzo łatwe, tak jak na przykład ta, reżyser mi mówi, z krówką nie była trudna, a mogą być zagadki bardzo trudne, ale nie martwcie się, ta jeszcze nie jest jakaś mega trudna, także myślę, że za chwilkę powinnam usłyszeć jedną sprytną osobę przed telewizorem. Może wybierzmy razem numer 704 304 304. Kto z Was ma pomysł? Kto już tę zagadkę rozwiązał? No, czekamy. Szybciutko, uwaga. Jedna osoba jest nam potrzebna. Kto to będzie? No chyba jest jednak dużo trudniejsza niż mówiłaś, bo mówiłaś, że jest tylko trochę trudniejsza, ja nie słyszę telefonu, a ten pierwszy telefon usłyszałam bardzo szybko. Bardzo szybko usłyszałam ten pierwszy telefon, naprawdę. Super, a teraz czekam, czekam i nie słyszę telefonu. No dobrze, jeszcze chwilkę zaczekajmy. Może się zaraz uda. No, kochani, jedna osoba, 50 zł dla kogo? Od A do E, od 1 do 5. Jeden obrazek musisz mi wskazać, który różni się od pozostałych. Reżyser mówi, że 2 minutki i zmienia zagadkę. Jeżeli tak wygląda sytuacja, no to nie możemy tutaj długo przy tej zagadce tkwić. Zegar ruszył i ja teraz muszę usłyszeć jedną osobę. Kochani, wybierzmy razem numer 7, 04, 3, 04, 3, 04. Czekamy, uwaga. Półtorej minuty nam zostało. Jedna osoba. No szybciutko, 50 zł dla? Dla kogo? Kto ma pomysł? Kto już wypatrzył? Moi drodzy, ja jeszcze raz Wam powtarzam, jeżeli nie macie tego sokolego wzroku, odpuśćcie sobie tego typu zagadki, bo tylko się niepotrzebnie zdenerwujecie. To są zagadki dla osób bardzo spostrzegawczych, sprytnych. Mam nadzieję, że ktoś taki jest przed telewizorem teraz, bo to są zwykle niuansiki, które powodują, że jeden obrazek jest inny niż pozostałe. Minuta nam została, równo minuta i w ciągu tego czasu ja muszę usłyszeć telefon. Jedna osoba jest niepotrzebna. Kto to będzie? Pięćdziesiąt sekund, uwaga, 7, 04, 3, 04, 3, 04 i kończymy, 40 sekund, jedna osoba. 50 zł od A do E, od 1 do 5, 25 obrazków, jeden inny, jeden się jakimś niuansem różni od pozostałych. Moi drodzy, zostało nam już tylko 30 sekund. 50 zł i jeszcze cały czas można wygrać te pieniądze. Kto ma pomysł, kto wypatrzył jeden obrazek, który różni się od pozostałych? Szybciutko. Czekam. I ostatnie sekundy, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga, czas się skończył. Teraz muszę usłyszeć dźwięk telefonu.
Ktoś widzi? Jedna osoba? Czy komuś się udało wypatrzeć? Od A do E, od 1 do 5. Od A do E, od 1 do 5. Jeden obrazek, który jest inny, to... No, kochani, szybciutko. Który obrazek różni się od pozostałych? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jaka jest odpowiedź? B jak Basia 2. B jak Basia 2, sprawdźmy. No, gratuluję, bardzo dobra to jest odpowiedź. Kochani, no wygrała pani 50 zł w tym momencie i lecimy dalej do kolejnej zagadki. W tym momencie musimy znaleźć 3 obrazki, reżyser mi mówi. No to bardzo mnie ta informacja niepokoi, mam nadzieję, że za większe pieniądze, no nie takie większe, myślałam, że troszkę bardziej większe będą, ale no trudno. Kochani, stówka do wzięcia. No i trzeba 3 arbuzy wziąć. 3 kawałki arbuzów trzeba wziąć, które tutaj nie pasują. No ja widzę, że tyle tych kropek jest, czyli te pestki, prawda, które zawsze albo zjadamy, albo wyskubujemy z arbuzów. Panie reżyserze, większe pieniądze to ja rozumiem, że 1000 zł damy, prawda, a nie stówkę. 1000 zł nawet, uwaga. Do wygrania nawet 1000 zł, tylko pamiętajcie, muszę usłyszeć 3 obrazki, 3 współrzędne. Czyli tak, nie wystarczy, jeżeli wskażecie mi jeden obrazek, 2 obrazki. Nie będę mogła zapłacić pieniędzy. Płacę za kompletną odpowiedź. I już szybciutko tłumaczę, o co chodzi z naszym bonusem. Kochani, 100 zł to jest nagroda gwarantowana. Następnie zadaję ci 5 prostych pytań, wygrywasz kolejne 900 i w sumie wygrywasz 1000 zł nawet. Więc mam nadzieję, że zasady jasne, że wiecie też, o co chodzi w zagadce i że za moment usłyszę jedną osobę, która ma pomysł, który obrazek różni się od pozostałych, dokładnie które 3 obrazki. Które 3 obrazki różnią się od pozostałych. Ja tak będę to polecenie przedstawiać, żeby nikt się nie pomylił, bo rzeczywiście przy poprzednich zagadkach szukaliśmy jednego obrazka, który różni się od pozostałych. W tym momencie szukamy aż 3 obrazków. Aż 3 obrazków, które różnią się od pozostałych i reżyser powiedział, nie ustąpię, płacę za kompletną odpowiedź. No to czekamy na jedną osobę. No, mamy 10 chwil na to, żeby tę zagadkę rozwiązać, ale myślę, że spokojnie dacie radę, bo są sprytne osoby przed telewizorem, bo już te rozgrzewkowe zagadki rozegraliśmy i rozgrzaliśmy się, sprawdziliśmy, że jesteście przed telewizorem, że walczycie, że macie ten sokoli wzrok i możemy powalczyć teraz o troszeczkę większe pieniądze, no dużo większe pieniądze, 1000 zł nawet można wygrać. Kochani, 10 chwilek mamy, żeby tę zagadkę rozwiązać, więc mam nadzieję, że ktoś z was sobie poradzi. Nawet 1000 mam do oddania, dla kogo? Czekamy. 7043 0404. Jedna osoba. Mamy 10 chwil. Musi się udać. Musi się udać. Kto to będzie? Kto sobie poradzi? Kto wypatrzy te 3 arbuzy? Te 3 arbuzy, no już niedługo ten sezon się rozpocznie. No, jeszcze troszkę, no ale... Już bliżej niż dalej, prawda? Także będziemy mogli jeść te arbuzy i wyskupywać te pestki. No i właśnie ja myślę, że tutaj przez te pestki zagadka jest dosyć trudna, bo trzeba mieć naprawdę dobry wzrok, trzeba być naprawdę mega sprytnym, żeby znaleźć ten obrazek, te 3 obrazki, które różnią się od pozostałych. Moi drodzy, mamy 10 chwil na to, 1000 zł jest do wzięcia. Kto ma pomysł? Kto wypatrzył 3 obrazki? Czy jest już jedna osoba, która sobie poradziła? Może już sobie poradziłeś z zagadką, może już masz pomysł, jak ją rozwiązać. No, kochani, kto tu wpada? Kto tu do mnie wpada do studia? Jedna sprytna osoba. 1000 zł nawet. 10 chwilek mamy. Walczymy, szukamy. Szukamy 3 obrazków. 1, 2, 3. Płacę za kompletną odpowiedź. I tak jak przy poprzednich zagadkach. Podajecie mi tylko współrzędne, literkę i cyfrę. 9 chwil. No, kochani, dziewiąteczka, 9 chwilek nam zostało, szybciutko. Kto tu do mnie trafi? Pamiętajcie, że nie musicie mi tłumaczyć, nie musicie mi mówić, pani Paulino, tutaj ten obrazek ma tyle pestek, a tutaj jest tyle, policzyłem. Nie.
bo nie wiem, może nie w pestkach jest różnica, może gdzieś indziej. Ja tak sugeruję wam, bo też nie znam tej zagadki, więc tak mnie się wydaje, że jeżeli taką zagadkę grafik szykuje, to chyba właśnie o te pestki chodzi, ale nie wiem, może coś innego on tutaj zrobił. W każdym razie nie musicie mi tłumaczyć, na czym ta różnica polega, podajecie tylko i wyłącznie współrzędne, obrazka. Obrazków trzech, raz, dwa, trzy, kompletną odpowiedź muszę usłyszeć. Kochani, mamy 9 chwilek. Szybciutko, już tylko 8. Bardzo mało czasu, bardzo mało, więc walczymy, szukamy, rozglądamy się po tych obrazkach, porównujemy te arbuzy A1 z A2, A2 z A3, A3 z A4, aż w końcu wypatrzymy ten obrazek, który różni się od pozostałych. Uda się na pewno, jestem przekonana. Czekam, jedna osoba mi wystarczy. Jedna sprytna osoba, jeszcze powiem. Kochani, 8 chwilek, już tylko 7. Na tych 7 chwil reżyser nam daje nawet 2000 zł. No to fajna niespodzianka, taka, zobaczcie, się zrobiła. O, tylko ja podkreślę jedną rzecz, bardzo ważna informacja. Reżyser mi powiedział, że te 3 obrazki różnią się tym samym. Nie jest tak, że jeden obrazek różni się, nie wiem, taką rzeczą, a drugi jeden ma więcej pestek, drugi mniej na przykład. Wszystkie, dokładnie taka sama jest różnica, tak? Tak. Więc jak znajdziecie już jeden, to szukajcie podobnych. No to ciekawa informacja, myślę, że fajna. To może rzeczywiście nam pomóc rozwiązać tę zagadkę szybciej niż w ciągu 7 chwil, bo ja uważam, że i tak czy siak rozwiążemy tę zagadkę, zanim pojawi się tutaj zero. Musi to się wydarzyć, bo walczymy o 2000 zł, moi drodzy. Kto tam jest przed telewizorem? No chyba jesteście, ktoś tam chyba jest. No dwie osoby są na pewno, bo dwie osoby wygrały pieniądze. Na pewno były, a czy na pewno są, to tej pewności nie mam. Bo może musiały gdzieś wyjść, jest przed godziną 12. No to czekamy, jeszcze chwilkę, jeszcze moment. No może na przykład na drugą zmianę do pracy ktoś się szykował i przy okazji tę prostą zagadkę rozwiązał. Teraz zagadka trudna, zagadka, której naprawdę trzeba wykazać się takim wzrokiem i ta zagadka może nas zacząć irytować po pewnym czasie, jeżeli nie mamy rozwiązania, bo tak nam się wydaje, no przecież te wszystkie obrazki są identyczne. Co ta dziewczyna w ogóle tutaj wygaduje? Wszystkie 50 obrazków są takie same, a okazuje się, że nie, nieprawda. 3 obrazki się różnią jakimś detalikiem, niuansikiem od pozostałych. Które, kochani, które? Podajecie mi tylko literkę i cyfrę. Literkę i cyfrę i jeszcze raz literkę i cyfrę. Uwaga, 7. Jeszcze czekam. Jeszcze momencik. 6. 6 chwil. No, szybciutko, kochani. 704, 304, 304. Jedna osoba, wystarczy. Kto to będzie? Kto ma pomysł? Kto ma pomysł, które 3 obrazki różnią się od pozostałych, moi drodzy? Czy jest jedna taka osoba, która wypatrzyła te 3 obrazki? Ja tutaj muszę usłyszeć kompletną odpowiedź. Nie ma zmiłuj. Nie ma, że zapłacę za jeden obrazek, nie ma, że zapłacę za 2, płacę za 3 obrazki i gramy nawet o 2000 zł. Ale jesteśmy w połowie odliczania, moi drodzy. Jesteśmy na półmetku. O, reżyser mówi, że odpuści jeden obrazek, że wystarczą 2 obrazki. Nie wiem, czy to jest w sumie pomocne, bo skoro mówi, że wszystkie 3 różnią się tym samym, no ale dobra, no może jakieś tam ułatwienie jest. Marcin, gdybyś na przykład powiedział, na czym ta różnica polega, to byłoby ułatwienie. No ale tak czy siak, jeżeli ktoś ma 2 obrazki, to zapraszam tutaj do mnie do studia, już nie musicie szukać tego trzeciego. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, która znalazła właśnie te 2 obrazki, wypatrzyła, ma współrzędne zapisane tych obrazków na kartce, to łap za telefon i dzwoń do mnie szybciutko. Masz jeszcze 5 chwil na to, żeby wybrać numer, trafić do mnie do studia. 2 obrazki wystarczą. Jeszcze raz mówię, 2 obrazki wystarczą, kochani, szybciutko. 704, 304, 304. No. Kto ma pomysł? Kto to będzie? Szybciutko. Uwaga. No, moi drodzy, 2000 zł nawet dla kogo? Kto walczy? Czekamy. Kto tu wpada? 2 obrazki wystarczą, nie szukajcie już tego trzeciego. Bardzo was proszę, nie musicie. Nie musicie szukać tego trzeciego obrazka. 4 chwile mamy. Bardzo mało czasu.
No, zbliżamy się do końca zagadki. Kolejne zagadki na nas czekają już z innej kategorii, więc musimy biec, pędzić dalej. Jeszcze przez 4 chwilki oczywiście ta zagadka z nami pobędzie, tak jak się umówiliśmy. Więc jeszcze przez 4 chwile masz szansę wygrać nawet 2000 zł. Czy jest jedna osoba, która sobie poradziła z tą zagadką, która wypatrzyła te dwa obrazki, ma współrzędne już zapisane i wpada do mojego studia. 2000 zł. Kochani, 704-304-304. To jest ten numer, który wybierasz, żeby tutaj na antenę się dostać, ale mamy tego czasu bardzo, bardzo, bardzo mało. Kochani, uwaga! 4 ostatnie chwilki nam zostały. Kto tutaj wpadnie do studia, kto powalczy nawet o 2000 zł? Litera, cyfra i jeszcze raz litera, cyfra. Nie, dwa razy, panie reżyserze, rzeczywiście dwa razy. Ale ja tak jak mówię, no chyba nie ma osoby, której się to udało. Bo gdyby ta osoba była, to bym tutaj ją usłyszała, prawda? Kochani, 3 chwilki wam zostały. Kto tu pada? Kto widzi? Kto widzi te dwa obrazki? Kto widzi te dwa obrazki, które różnią się czymś tam drobnym od pozostałych? To jest taki detal, to jest taki szczegół, może jakiś trik optyczny, nie wiem, nie znam tej zagadki, także nie mogę wam podpowiedzieć ani na czym polega ta różnica, ani czy to jest detal, czy to jest trik optyczny, bo pierwszy raz widzę tę zagadkę na ekranie. Tylko patrząc na te arbuzy, to już tak sobie myślę, że mogłyby się w końcu pojawić w sklepach. No, na razie są na naszej zagadkowej wyspie. Kochani, no, ale ta wyspa, żeby nie zamieniła się w bezludną, dobra? 2 chwile. Kto tu wpada? Program jest na żywo, doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, bo widzicie tę informację i my musimy kolejne zagadki realizować. Nie możemy już dłużej tkwić przy niej, przy tych arbuzach, mimo że fajnie, smakowicie ta zagadka tutaj się prezentuje, aż ślinka cieknie, ale mamy tylko 2 chwile i w ciągu 2 chwil ktoś z was musi tę zagadkę rozwiązać, musi to się udać. 2000 zł nawet jest do wzięcia. No i kto sobie poradzi? Kto ma znalezione dwa obrazki, które różnią się od pozostałych? No więc można powiedzieć, że płacę 1000 zł za jeden obrazek, ale muszę usłyszeć kompletną odpowiedź. 2 chwilki, 2000 zł, 2 obrazki, no i jedna osoba. Czekam tutaj na ciebie, szybciutko! Bo za chwilkę będę musiała powiedzieć koniec zagadki, a reżyser tam wyświetli rozwiązanie, naciśnie jakiś tam magiczny, czarodziejski przycisk i wyświetli rozwiązanie, pokaże współrzędne tych obrazków i wtedy będzie za późno, wtedy szansa na 2000 zł nam przepadnie, a jeszcze ona jest. Cały czas szansa na 2000 zł jest, także mam nadzieję, że za moment kogoś tutaj usłyszymy. Kto to będzie? Kto z was widzi? Kochani, szybciutko. 704-304-304. No? Kto tu wpada? Ja jeszcze obejrzę potem. Dokładnie. Te obrazki. Jak już ktoś wskaże mi różnicę, żebym wiedziała, no, na czym ona polegała, żebym wam, jeżeli ta zagadka kiedyś się jeszcze pojawi, mogła wam jakoś podpowiadać. No, kochani, ostatnia chwila nam została. 704-304-304, kto wpada do studia, kto walczy o nawet 2000. Uwaga! Kochani, teraz. No? Ktokolwiek? Jest jedna osoba, czy nie? Tak, już się nie podlizuj. Ja też. Też, tak. Kochani, uwaga. Mamy 0 i teraz czekamy na odpowiedź. Koniec żartów. Jedna osoba. Kochani, kto? Kto tu wpada? No. Jedna osoba? Szybciutko.
kto tu wpada? Czekamy. 704, 304, 304. I? Czekam. Kochani, 4000 zł, co wy na to? Może spróbujemy? Może to kogoś zachęci do wybrania tego numeru? No bo już trzeba mieć tę zagadkę rozwiązania. No, to jest czas na wybranie numeru do studia. 704, 304, 304, dwa obrazki. Ja wiem, że zagadka jest trudna, zagadka jest premierowa. Pierwszy raz tę zagadkę też widzę, więc ciężko mi jest ocenić, określić, co z tą zagadką, tak? Co się wydarzy? Czy kogoś usłyszę tutaj, czy być może nasz grafik dzisiaj troszeczkę przesadził, troszkę zaszalał z tymi arbuzami i trochę go wena poniosła i zagadkę zrobił zbyt skomplikowaną, zbyt sprytnie, te różnice są ukryte? No próbujemy, kochani. Jedna osoba, 704, 304, 304. Nawet 4000 zł, pamiętajcie, jest do wygrania. Bardzo duże pieniądze i ktoś po nie może sięgnąć. Jedna osoba wystarczy nam. Czekam, a może ja pokażę wam te pieniądze, bo ja te pieniądze mam tutaj. Może warto, żebyśmy na nie razem popatrzyli. 4000 zł nawet. No to popatrzmy na te pieniądze. Co za nie można kupić? Oj, wiele fajnych rzeczy. Można sobie na przykład fajny wyjazd zafundować. Można sobie coś dodatkowego kupić, o czym się marzyło. Albo można po prostu zasilić budżet rodzinny. Każdy wie, co z tymi pieniędzmi by zrobił, ale najpierw te pieniądze trzeba wygrać. Żeby te pieniądze wygrać, trzeba mi najpierw wskazać tutaj w studio dwa obrazki, które różnią się od pozostałych, moi drodzy. Dwa obrazki. Wskazujecie mi literkę i cyfrę. I tak razy dwa. Dwa obrazki, no. Mam nadzieję, że komuś się już udało wypatrzyć. Oj, 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 ale reżyser mówi, że do godziny 12 możemy tylko poczekać, a widzę, że za 3 minutki już niecałe wybije godzina 12. Musimy kończyć. Jeszcze troszkę poczekamy. Jeszcze troszkę czekamy. Kochani, uwaga. Bardzo mało tego czasu mamy. Już tylko 2,5 minuty. 704, 304, 304. Zobaczymy, komu się uda wypatrzyć, komu się udało w zasadzie, bo to już nie jest czas na szukanie. Jeżeli nie rozwiązaliście tej zagadki, to ja bym już na waszym miejscu sobie ją odpuściła. Ja bym już nie szukała dalej, tylko bym wybierała teraz numer do studia. Zostały nam 2 minutki dokładnie. Tylko wybierają numer te osoby, które zagadkę rozwiązały. Jeżeli ktoś jej nie rozwiązał, zapraszam, za 2 minuty będą kolejne zagadki. Teraz daj szansę komuś na 4000 zł, na 4000 zł komuś, komu udało się rozwiązać tę zagadkę, komu udało się wypatrzyć te dwa obrazki. To ma na tyle sokoli wzrok, że mimo, że zagadka bardzo trudna, to sobie z nią poradził. Mamy minutkę i 40 sekund. Grafik nam zwykle mówi, czy zagadki są łatwe, czy trudne. Przy tej zagadce rzeczywiście powiedział, że jest ona bardzo trudna, ale nie powiedział, że ona jest nie do rozwiązania. No więc, kochani, co się z wami dzieje? Potrzebuję jednej osoby z mega sokolim wzrokiem, od razu wam mówię. Mam nadzieję, że ktoś taki ogląda dzisiaj program. Mamy 1,5 minuty na to, żebym usłyszała cię w studio. Dlatego teraz proponuję, żebyśmy po raz ostatni wybrali razem numer. To jeszcze zdążysz. 704, 304, 304 i uwaga, 4000 zł nawet dla kogo? Sekund. Już niecała minuta, ja nie słyszę telefonu. Wystarczą dwa obrazki. No i 40 sekund nam zostało, moi drodzy. Jedna osoba. 704, 304, 304. I. Pół minuty. Czekamy. Już dzwoni, nie czekaj do godziny 12. Wybieraj teraz numer do mnie. Zostało nam 20 sekund. Kochani, po raz ostatni, 704,
304. Jeszcze zdążycie. Tylko musisz teraz podjąć decyzję. Wiem, które te obrazki łapię za telefon, wybieram numer, walczę o 4000. Uwaga, ostatnie sekundy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga, mamy godzinę 12. Czekamy. Jedna osoba. Uwaga. No. Kochani, reżyser na sam koniec tej zagadki podwaja naszą stawkę. Tutaj te pieniążki mi przyniósł. 8000 zł. Ale uwaga, uwaga. Kończymy w tym momencie zagadkę. W tym momencie musi być koniec zagadki. Kto wie, to dzwoni. Jeżeli nikt nie wie, to po prostu zmieniamy zagadkę. 8000 zł. 8000 zł nawet do wygrania. Kto? Kto próbuje? 704, 304, 304. Wskazujecie mi literkę i cyfrę tylko. Dwóch obrazków. Nie musicie mi mówić, na czym ta różnica polega. Podajecie tylko współrzędne. No, musi się udać. Jedna osoba jest niepotrzebna. Kto to będzie, kochani? Czekamy. 8000 zł dla... Kto powalczy o te pieniądze? Ja nie wierzę, że nie ma ani jednej osoby. Nie wierzę w to. Czekam. Spokojnie czekam na jedną osobę, która za chwilkę zabierze te pieniądze. Czy ktoś taki jest przed telewizorem? Czy ktoś sobie poradził? Czy ktoś sobie poradził z tą zagadką? Czy ktoś wypatrzył te dwa arbuzy, te dwa kawałki arbuza, które różnią się od pozostałych? Może wydaje ci się, że z nimi coś jest nie tak, że nie do końca wiesz co, ale czymś tam one się różnią. To szybciutko łap za telefon i do mnie zadzwoń i podziel się tą informacją, bo mamy już tylko... Ostatni moment, kończymy zagadkę. Macie informację, koniec zagadki, także za chwilkę ta zagadka rzeczywiście znika. Pojawiają się zagadki proste, ale za dużo mniejsze pieniądze, za 50 zł, za 100 zł. Ta zagadka jest nawet za 8 tysięcy, nawet tak duże pieniądze możesz wygrać, jeżeli podasz mi prawidłową odpowiedź. Tylko czy jest taka osoba na tyle sprytna, spostrzegawcza? Zagadka premierowa? Chyba za trudna ta zagadka. No ale z drugiej strony, tak sobie myślę, no czym może się arbuz od arbuza różnić? No wybrałeś rzeczywiście taką zagadkę, że ja nie wiem grafik, jakie zagadki wam przygotowuje, ale powinniście troszeczkę z nim porozmawiać, żeby te zagadki może były jakieś takie inne, jakieś łatwiejsze. No bo mamy 50 kawałków arbuzów, no i nawet jak kroimy te kawałki w domu, no to czym one się mogą różnić? No wszystkie są czerwone, no nie jest tak, że jeden arbuz na przykład, no chyba że z różnych gatunków arbuzów, to pochodzi. No każdy jest czerwony w środku, ma czarne pestki i ma zieloną skórkę, prawda? No każdy arbuz wygląda mniej więcej tak samo, jeden może być słodszy, drugi może być mniej słodki, więc ja nie wiem, gdzie ta różnica może być, wymyśliłeś zagadkę naprawdę idealną. No ale reżyser mówi, no to jest zagadka Paulinka no, na poziomie 8000, no właśnie. Chyba, że tak, no tutaj argument jest nie do zbicia. 8000 zł. No fajnie te pieniądze wyglądają, co je trzymam. Ale czy jest jedna osoba, która mimo, że zagadka jest naprawdę trudna i podchwytliwa sobie poradziła? Czy sobie poradził z nią? Komuś się udało? Kochani, szybciutko! Jednej osoby potrzebuję. 704, 304, 304. No, bo musimy kończyć. Od A do E, od 1 do 10, dwa obrazki. Które? Które dwa obrazki różnią się od pozostałych? Kochani, szybciutko! No, ja muszę usłyszeć cię teraz. Muszę cię w tym momencie usłyszeć w studio. Jedną sprytną osobę. Musiało się komuś udać. Ja nie wierzę, żeby się nikomu nie udało. Wystarczy mi jeden gracz. Jedna osoba.
No, kochani? Kto to będzie? Nie wierzę. No nie wierzę, że nie ma ani jednej osoby przed telewizorem, która by tę zagadkę rozwiązała. No musi ktoś być. Nie ma nikogo. To ja nie bardzo wiem, co my mamy teraz zrobić, skoro nie ma ani jednej osoby, która by sobie poradziła z zagadką. No czekamy, w takim razie czekamy jeszcze chwilkę, ale to jest ostatni dzwonek na to, żeby podjąć decyzję. Widzę te obrazki, łapię za telefon, wybieram numer. Jest ktoś taki, kochani? Jeden sprytny gracz, wystarczy. No, ktokolwiek? Szybciutko, jedna osoba. 704-304-304. Kto walczy? Kto wpada do studia? Kto widzi te obrazki? Kto wypatrzył te detaliki, jakieś szczególiki, no nie wiem, triki optyczne? Zastanawiam się, co to takiego może być. Tak cały czas się zastanawiam, czym te arbuzy się mogą różnić od pozostałych, no ale czymś widać się różnią, skoro reżyser tę zagadkę gra. Kto z was mi powie? Pewnie są osoby, które już się zdenerwowały, stwierdziły, w ogóle tutaj nie ma żadnych różnic, ale są. Reżyser mówi, Paulina, mamy 2 minuty na rozwiązanie tej zagadki i kończymy. 2 minutki, czas start, zegar ruszył i ja muszę w ciągu 2 minut usłyszeć tutaj jedną sprytną osobę, której udało się wypatrzyć. Której udało się wypatrzyć te 2 obrazki, które różnią się od pozostałych. W ciągu 2 minut muszę cię usłyszeć, więc pieniążki już odkładam i jestem gotowa, żeby zagrać z kimś o 8000. No. 1,5 minuty mamy. Osiem tysięcy złotych nawet. Kochani, 1 minuta i 20 sekund. Minuta i parę sekund. Już teraz jest czas na dzwonienie. To już nie jest czas na szukanie. To jest czas na wybranie numeru do studia. Tylko osoby, które widzą te obrazki, dzwonią. Minuta. 704-304-304. I uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Jedna osoba. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Kto to będzie, kochani? Kto sobie poradził? Kto widzi? 40 sekund nam zostało i uwaga, no, bo będziemy musieli zaraz kończyć. 30 sekund, jeden gracz, 0,5 minutki. Już nie ma czasu na wybranie teraz tych obrazków, tylko jest czas na wybranie numeru. Tylko osoby, które widzą te obrazki, dzwonią do mnie. 20 sekund, 704-304-304. Nie chcę słyszeć teraz żadnych głuchych telefonów, żadnych pomyłek, bo nie będziemy mieli na to czasu, nie mamy czasu na żadne dogrywki. Teraz jest czas na wybranie numeru, kochani. Jedna osoba jest mi potrzebna. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I czas się skończył. Czekam. Jedna osoba. No, co się dzieje? Jedna osoba?
Kochani, czekam. 8000 dla? Kochani, jedna osoba jest niepotrzebna. Kto to będzie? Czy ktoś widzi te obrazki? Jeszcze czekam. Uwaga. No ja wiem, że to jest trudna zagadka. Od początku zastanawiałam się, czym się mogą dwa kawałki arbuza różnić od pozostałych, ale widać, wy też macie z tym problem. Jedna osoba. Ktokolwiek? Musimy kończyć zagadkę teraz. Czekam na telefon. Siedemset cztery, 304, 304. No i? Co się dzieje? Reżyser mówi, że nie odpuści. No. Że nie odpuści już jednego obrazka. Nie. Czekamy. Ja już tylko nasłuchuję na dźwięk telefonu. Jedna osoba wystarczy. Kto? Kto tu wpada? Kto widzi? Dwa obrazki. 704, 304, 304. No kochani, co się z wami dzieje? Nie ma ani jednej osoby? Czekamy. Jedna osoba. Kto widzi? Kto widzi te dwa obrazki? Ja naprawdę muszę kończyć, kochani. Ja będę musiała za momencik zapowiedzieć kolejne zagadki, które się za chwilkę pojawią na ekranie. Ale jeszcze chciałabym najpierw z kimś porozmawiać, usłyszeć dźwięk telefonu i zagrać z kimś o 8000. Kolejne zagadki, które będą, nie będą zagadkami za 8000. To będą zagadki bardzo proste za 50 zł, żebyśmy szybciutko przebrnęli jeszcze przez kilka prostych zagadek. Tak jak wiecie doskonale, program poranny jest krótki, więc my musimy w tym momencie zakończyć tę trudną zagadkę, której jest możliwość wygrania nawet 8000 zł. Czy jest jedna osoba na tyle sprytna, spostrzegawcza, że wypatrzyła te dwa kawałki arbuza, które czymś tam od pozostałych się różnią? Moi drodzy, program jest na żywo i ja muszę was teraz usłyszeć, co się dzieje. Nie ma ani jednej osoby. Panie reżyserze, to zaczekajmy jeszcze chwilę. Jest po godzinie 12. Moment. Jeszcze sekundkę. Zdążymy zagrać te proste zagadki. Potrzebuję jednej osoby. Tak. Czekamy. Poczekasz jeszcze sekundkę do godziny. Jest po 12. To dajmy ludziom szansę. Uwaga. No i kto? Kto tu wpada? Szybciutko. Jedna osoba. 704, 304, 304. Uwaga. 3. 2. 1. I? Które to są dwa kawałki? Które to są dwa obrazki? Jedna osoba jest mi potrzebna teraz. W tym momencie muszę cię usłyszeć. Kto to będzie? 8000 zł. Kochani, pieniądze ogromne, ale niesamowicie widać trudna zagadka. No nic dziwnego, czym się może różnić jeden arbuz od drugiej? Ojej, doczekaliśmy się, mamy koniec programu. Kochani, no niestety już nie zdążymy tych prostych zagadek zrealizować. Reżyser na mnie krzyczy, że niepotrzebnie przedłużałam tę zagadkę. No ale ja chcę, żeby ktoś miał szansę wygrać nawet 8000. To teraz już
nie mamy na nic czasu praktycznie, reżyser mówi. Teraz mamy czas już tylko na wybranie numeru do studia, także szybciutko. Jeśli jest przed telewizorem jedna osoba, to w tym momencie niech wybierze numer. Kończymy program. Kochani, 704 304 304. 8000 zł nawet. Dla kogo? Kto zarobi te pieniądze? Kto widzi te dwa obrazki, które różnią się od pozostałych? Dwa obrazki wystarczą. Tylko już nie ma czasu na szukanie. Pamiętajcie o tym. Teraz jest czas na wybranie numeru, więc ja czekam. 704 304 304. Uwaga, jedna osoba. Nie wierzę, kochani, że nie ma ani jednej osoby teraz. Reżyser mówi, że półtorej minutki pokazuje odpowiedź. Panie reżyserze, moment, sekundkę, czekamy jeszcze, moment. Uwaga, zegar ruszył, wystartował, czekamy teraz na dźwięk telefonu. Półtorej minuty, kochani. Minuta 15. Czas nam się kończy. Minutka 10 i uwaga. Minuta i parę sekund nam zostało. Ale uda się, na pewno się uda. Jedna osoba. Minutka. Kochani, teraz. Kto wpada do studia? 50 sekund. Literka, cyfra, nie musisz mi mówić, na czym ta różnica polega, tylko podajesz współrzędne tych obrazków, które wypatrzyłeś, że wydaje ci się, że są inne niż pozostałe. 40 sekund. Już nie ma czasu w tej chwili praktycznie na nic, to jest czas na to, żeby złapać telefon, wybrać do mnie numer. 30 sekund. Po raz ostatni 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4, i 20 sekund nam zostało. Ja już jestem gotowa, żeby czytać te pytanka, żeby grać z tobą o 8000. Musi się udać. Jedna osoba jest nam potrzebna, kochani. 15 sekund. I kogo tu słyszę? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga, czekamy. Teraz, czas się skończył, dzwonimy. 704, 304, 304, dwa obrazki, które różnią się od pozostałych, moi drodzy. Nie musicie mi mówić czym, podajecie mi tylko literkę i cyfrę. Litera i cyfra i nic więcej nie musicie mi podawać, tylko literkę i cyfrę, szybciutko. Które to obrazki? Ja nie jestem w stanie tej zagadki wam pomóc rozwiązywać, bo tak jak mówię, najlepiej jest podejść do ekranu telewizora i ją rozwiązać. No właśnie, tak sobie patrzę. Tak. No, kochani, szybciutko. Kto wpada do studia? Kto widzi? Jedna osoba jest mi potrzebna teraz. Kochani, 8000 zł nawet dla... Musimy kończyć program. Program, kończymy program. Reżyser mi mówi, że nie jest w stanie dzisiaj przedłużyć programu. To jest ostatni moment, w którym możecie tutaj do nas do studia się dostać. 704, 304, 304, tylko ja mam ogromną prośbę, żeby wybierały do mnie numer osoby, te, które są gotowe do odpowiedzi, te, które wypatrzyły te arbuzy. Tylko takie osoby zapraszam do studia. Czy ktoś taki jest? Czy jest jedna osoba taka przed telewizorem? Wystarczy mi jeden gracz. Literka, cyfra, literka, cyfra. Mówisz na przykład A1, no i jeżeli to jest dobra odpowiedź, wręczam ci nawet 8000. Nawet o tak duże pieniądze będziemy walczyć, tylko uwaga, uwaga, pamiętajcie, ja muszę usłyszeć dwa obrazki, więc na przykład A1 i A2, prawda? Więc nie tak, że jeden obrazek, dwa obrazki, które różnią się od pozostałych. Jejku, już tutaj jakieś rozpaczliwe syreny nam reżyser włącza. Wszelkie możliwe informacje, że koniec, albo zero się pojawiło, ale uwaga, kochani, czekam teraz na telefon. Szybciutko. No już wszystko tutaj reżyser widzę, że chowa pomalutku, ale czekam na jedną osobę teraz. Jeszcze ci się może udać. Dopóki mnie widzisz, dopóki widzisz zagadkę, jeszcze możesz wygrać nawet 8000. Te pieniądze tutaj cały czas są, zobaczcie, obok mnie. One czekają na swojego zwycięzcę. Czekają na swojego właściciela. Tylko kto widzi te dwa obrazki, które różnią się od pozostałych? Kochani, to jest detalik, to jest szczególik. Od razu wam mówię, reżyser mi też właśnie teraz mówi, że to są takie detaliki, niuansiki, że będą osoby, które nie wypatrzą tego.
No mówi, że chodzi o te pestki, ale właśnie reżyser mówi, że będą osoby, które się nie będzie chciało tych pestek liczyć i na pewno niewiele osób ma rozwiązanie, jeżeli w ogóle ktokolwiek ma. Tutaj nam się te pestki zaczynają mienić przed oczami, dwoić, troić, prawda, liczyć teraz pestki w każdym kawałku, no to jest chory pomysł, zwłaszcza, że ludzie nie mają czasu o tej porze. Dlatego reżyser mówi, że płaci nawet 8 tysięcy, bo tutaj trzeba poświęcić czas zagadce. Tylko już chyba teraz nie ma czasu na rozwiązywanie. Wydaje mi się, że teraz to jest czas już tylko na wybranie numeru do studia, bo już ten czas się skończył. Ale weźcie pod uwagę, że nie macie konkurencji. Ja daję 3 chwilki od siebie. 3. Już na wybranie numeru. 704, 304, 304. Czekamy. Kto tu wpada? Kochani, jedna osoba, uwaga. Dwa. Reżyser na mnie krzyczy, powinien nie przyciągać, odliczaj. Dwie chwile. No, już tylko czekam na telefon. Kończymy, kończymy program. Mówię jeden. Ostatni moment. Kto walczy? Kto widzi te dwa obrazki? Komuś się udało? Kochani, to się musi wydarzyć teraz. Kto je wypatrzył? Kto zauważył te dwa obrazki? Jedna osoba. Jedna osoba wystarczy. Czekamy, czekamy. I uwaga. 704, 304, 304. No. Kto je widzi? Podajesz mi tylko literkę i cyfrę. Dwóch obrazków. Panie reżyserze, ile mamy czasu do końca programu definitywnego? Zdąży ktoś tutaj jeszcze do nas się dostać? Nawet nie mamy minuty, ale zdążysz tutaj trafić, mówi reżyser. Masz 47 sekund. Mówi, że to jest czas na wybranie numeru już tylko. No i już przygotował te fanfary, zobaczcie, dla kogoś. Także już czekamy. Kochani. 40 sekund. 704, 304, 304. Tylko osoby, które widzą. Pół minuty. No. Kto wypatrzył te dwa obrazki? Od A do E, od 1 do 10, podajesz mi tylko i wyłącznie współrzędne tych dwóch obrazków. Zostało nam 20 sekund. Uwaga, kochani, jedna sprytna osoba. Kto to będzie? 15 sekund, 14, 13, 12, 11. Kończymy, kończymy, kończymy program. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I uwaga, teraz czekamy. Jedna sprytna osoba. Definitywnie kończymy. Jest ktoś? Czy jest ktoś przed telewizorem, komu się udało? No, dobra. Ja muszę być już w 100% przygotowana, bo tutaj w każdej sekundzie mogę usłyszeć dźwięk telefonu. Mam już tutaj pytania, jestem gotowa. Czy jest ktoś, kto jest w drodze do studia? Bo jeżeli nie, to ja muszę te pytania zostawić na program być może popołudniowy i
pożegnać się z wami. Oczywiście już teraz bardzo gorąco wszystkich zapraszam do Polonii 1 o godzinie 16.30. Pamiętajcie, widzimy się o 16.30. A co to mamy jeszcze 30 sekund? O co chodzi? A, reżyser mówi, że już przygotował 30 sekund na bonus, bo skoro ja jestem przygotowana z pytankami, to on też jest przygotowany. Czekamy na dźwięk telefonu. 704-300-404-304. Rzutem na taśmę po raz ostatni. Uwaga! Kogo tu słyszymy? No, cisza. Czekamy, czekamy, czekamy. Komuś się uda? Ktoś zdąży? Ktoś się wyrobi? Kochani, nie ma już czasu na nic praktycznie. To jest czas na wybranie numeru. Wybierasz numer, jeżeli masz te dwa obrazki. Jeżeli nie masz tych dwóch obrazków, nie dzwoń. Daj komuś szansę zarobić nawet 8 tysięcy złotych. Nie będzie czasu na żadną dogrywkę, więc bardzo proszę, żeby wybierały numer tylko te osoby, które mają rozwiązaną zagadkę. Nie ktoś, kto chce się na przykład powygłupiać, czy nie jest pewien. Stwierdzi, ach, będę strzelał tutaj, prawda? Dwa obrazki, może uda mi się strzelić. No nie uda się, bo tutaj jest aż 50 tych obrazków. Tylko osoby, które mają przygotowaną odpowiedź, są pewne, że te dwa obrazki różnią się od pozostałych. Zapraszam do studia. Po raz ostatni 704, 304, 304. Kochani, uwaga, nawet 8 tysięcy złotych może powędrować do... Do kogo? No kochani, do kogo te pieniążki mogą powędrować? Co się dzieje? Czekam. Czekam na jedną osobę. Nie wierzę. Ja muszę się z wami żegnać. Reżyser już na mnie krzyczy, że musimy kończyć program. Kochani, widzimy się na Polonii 1 o godzinie 16.30. Jutro na Tele 5 spotka się z wami Ania o godzinie 11.30. Ale czy ja teraz jeszcze kogoś usłyszę? Czy jest jeszcze jedna osoba? No, kochani. 704-304-304. Ktokolwiek? 3... 2, 1 i to jest ten moment. Nie ma ani jednej osoby. Halo? Halo? Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? B8C3E7. Sprawdźmy, widzę, że nawet trzy obrazki pan znalazł, gratuluję. Wygrał pan nagrodę gwarantowaną, teraz gramy o 7900. Czy jest pan gotowy? O. Zaczynamy. Pytanie pierwsze związane z literaturą. Jak się nazywał główny bohater powieści Lalka Bolesława Prusa? O Boże, teraz bym sobie przypomniał. Oj, z tymi lekturami. Jeszcze raz? Wokulski? No, która uczelnia wyższa jest najstarsza w Polsce? Jagielloński? Do jakiego państwa należą Wyspy Egackie? Kurde, było to pytanie, ale nie pamiętam już. Włochy, proszę pana, powiem panu, że tak, niby od niechcenia pan odpowiadał na te pytania, ale bez żadnych pomyłek, bez żadnych błędów. A może Wokulski, a może Jagielloński. Z większą pewnością proszę odpowiadać na nasze pytania. Widzimy się po południu o 16.30 na Polonii 1.